walczyli niemal od pierwszego do ostatniego dnia igrzysk. Mecz z NRD to był początek turnieju. Była to najgroźniejsza drużyna w grupie. Zespoły Gany i Kolumbii w przedturniejowym rachunku szans nie stanowiły poważniejszego zagrożenia. Z zespołem Niemieckiej Republiki Demokratycznej było inaczej. Wprawdzie ostatni mecz w Łodzi wygraliśmy, ale w pamięci jak przestroga tkwił wynik 5-0. Pogrom dokonany na naszej drużynie w Rostocku. Już po kilkunastu minutach gry było widać, że Rostock się nie powtórzy. W turnieju olimpijskim Polacy zmobilizowali się lepiej od swoich rywali i umiejętnie kierowali swoją formą. Zwycięskie bramki zdobył Gorgon. Mieliśmy przewagę w ciągu całego meczu i nawet przestrzelenie karnego przez Gadochę nie wyprowadziło Polaków z równowagi.